Algorytmy Google'a: czym są i jak wpływają na Twoją stronę? Według badań GMS PBI za luty 2018 w Polsce jest 28 milionów internautów, z czego 26 milionów regularnie korzysta z Google. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że słyszałeś co nieco o algorytmach Google. To one odpowiedzialne są za serwowanie wyników wyszukiwania zgodnych z Twoimi oczekiwaniami. W tym artykule. Chcielibyśmy opowiedzieć, czym one są, jaki mają wpływ na Twoją stronę www. oraz proces rozbudowy jej pod kątem SEO. Pozycjonowanie dąży do zwiększenia ruchu organicznego na Twojej witrynie, a także wzrostu poziomu konwersji. Czym jest algorytm Google? Google stara się zrozumieć czego i w jaki sposób szukasz. Analizuje wiele danych jednocześnie i na ich podstawie wyświetla ci wyniki, które jego zdaniem najlepiej odpowiadają twoim potrzebom. Algorytm Google to nic innego jak program komputerowy, który z jednej strony uważnie obserwuje to, co wpisujesz w wyszukiwarkę, a z drugiej bada strony internetowe. Na koniec łączy ze sobą te wszystkie informacje w wyniki, które ci pokazuje. Według Google czynników, na podstawie których wartościuje się strony, jest około 200. Ocenie podlega wszystko: od informacji na stronie, jej jakości i zawartości merytorycznej, po techniczne aspekty związane z budową serwisu. Google stara się, aby wyniki, które ci zaserwuje, były jak najbardziej trafne. Dlatego rzadko zaglądasz na drugą stronę wyników wyszukiwania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, czego szukasz, znajdziesz na pierwszych pozycjach. Musisz też wiedzieć, że algorytmy Google są na bieżąco aktualizowane. To oznacza, że w siedzibie Google cała rzesza programistów i specjalistów z innych pokrewnych dziedzin obserwuje wszystkie sygnały płynące z Internetu i spoza niego. Ludzie ci codziennie pracują nad udoskonaleniem Google tak, aby wyświetlała wyniki dopasowane do Twoich potrzeb. Jakie algorytmy możemy wyróżnić? Istnieje wiele algorytmów, a tym samym programów, które na bieżąco analizują sytuację w internecie. Google nigdy nie mówi otwarcie o wprowadzanych zmianach, jednak na podstawie sygnałów, które analizują specjaliści z zakresu SEO, można zrozumieć mechanizmy Google i zmiany w nich zachodzące, a w rezultacie wyciągnąć wnioski. Dzięki zdobytej wiedzy można skuteczniej promować serwisy w wyszukiwarce Google. Największe zmiany w algorytmach zostały przez świat SEO nazwane i opisane oto one. Algorytm Panda. Panda. Program, którego głównym zadaniem jest ocena treści w serwisie. Tym samym sprawdza on, czy na stronie treści są oryginalne i czy nie został popełniony plagiat. Nie zachodzi duplikacja treści, czyli czy teksty na różnych podstronach nie powtarzają się w ramach jednego serwisu. Jest wystarczająca ilość tekstu. Google chętnie wyświetla strony, które mają rozbudowaną treść. Im więcej znaków, np. w artykule, tym większa szansa, że będzie on wartościowy dla potencjalnego użytkownika. Czy artykuły są dobrej jakości? Panda sprawdza tekst także pod kątem zawartości merytorycznej. Czy tekst jest naturalny? Pozycjonując witrynę, trzeba wybrać słowa kluczowe, dzięki którym chcesz, aby była widoczna. Należy uważać, aby nie przesadzić z ilością. Jedynie te umieszczone naturalnie przynoszą SEO efekty. Głównym założeniem pandy jest wyświetlanie na najwyższych pozycjach takich stron, które wyróżniają się treścią wysokiej jakości i generują duże zaangażowanie użytkownika na swoim serwisie i wokół niego. Algorytm pingwin. Pingwin. Algorytm odpowiadający za deprecjonowanie stron, do których prowadzi duża liczba linków z serwisów o niskiej jakości lub o charakterze spamerskim. Wówczas Google nakłada karę za tzw. manipulację przepływem PageRank, popularnie nazywaną karą za linki. Prawdopodobnie oceniane są. Przyrost linków w czasie. Nadmierny przyrost może być sygnałem dla Google, iż proces pozycjonowania realizowany jest za szybko i nienaturalnie. Co zazwyczaj tożsame jest ze spamem. Jakość odnośników. Tutaj należy jasno powiedzieć, że jakość jest postrzegana bardzo różnie i nie ma czegoś takiego jak ranking dobrych stron. Google nie daje jasnych wytycznych, dlatego dla różnych specjalistów dany link może mieć inną wartość. Dywersyfikacja odnośników. Oceniane jest źródło i sposób pozyskania linków. Jeżeli posługujemy się cały czas tą samą strategią, Google może ocenić to negatywnie. Jeżeli twój serwis otrzyma karę będącą wynikiem działania algorytmów panda czy pingwin w panelu Google Search Console pojawi się stosowna informacja. Jest to nałożenie kary ręcznej za naruszenie wskazówki jakościowej lub za nienaturalny profil odnośników kierujących do Twojej witryny. W obu przypadkach kara jest nakładana na cały serwis i obserwujemy natychmiastowe odcięcie ruchu organicznego. Algorytm Phantom Naszym zdaniem jest to jeden z algorytmów, którego kary są najcięższe w skutkach. Sprawdza on przede wszystkim duże serwisy. Skupia się na wielu elementach, które wpływają na użytkownika, a także na jego zachowanie na stronie. Zwraca uwagę między innymi na błędy serwisu związane z jego funkcjonowaniem oraz problemy techniczne, optymalizację serwisu pod kątem treści i odpowiedniego naturalnego wysycenia frazami kluczowymi. Nikt nie powinien opisywać swojego produktu, wymieniając jego nazwę na przykład 40 razy. Jakość tekstu. Przede wszystkim zwraca uwagę na podstrony, gdzie tej treści brakuje lub jest jej niewiele. Przeładowanie serwisu reklamami. Jeżeli przed skorzystaniem ze strony trzeba zamknąć więcej niż jedną reklamę, to kara jest niemal gwarantowana. Kopiowanie artykułów. Jeśli Twój serwis opiera się na kopiowanych artykułach lub ich fragmentach, to wiedz, że jest to problem zarówno dla wyszukiwarki Google, jak i dla użytkowników. Kary nakładane na serwis, będące skutkiem działania algorytmu Phantom, są niezwykle trudne do zdiagnozowania, ponieważ mogą obejmować pojedyncze podstrony serwisu. Odkrycie przyczyny spadku ruchu wymaga przeanalizowania szeregu danych zawartych w narzędziach Google Search Console oraz Google Analytics. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszym problemem są reklamy na serwisie oraz podstrony ze znikomą ilością tekstu. Ofiarami Fantoma są zazwyczaj duże serwisy lub marki, które chcąc zwiększyć ruch w serwisie, sztucznie generowały podstrony. Dodatkowo, jeżeli strona jest skonstruowana błędnie pod kątem UX, istnieje większe prawdopodobieństwo ukarania jej. Koliber, silnik czy algorytm? W 2013 roku Google wdrożyło algorytm Coliber, który został opracowany z myślą o analizowaniu intencji użytkownika, zrozumieniu jego potrzeb. Ma to na celu serwowanie jak najbardziej trafnych wyników wyszukiwania. Tym samym Google zwraca uwagę na wyszukiwanie lokalne, prezentuje wyniki, które pozwolą ci skorzystać z usług, produktów położonych jak najbliżej ciebie, podpowiedzi w wynikach. Google wyświetla od razu informacje na stronie z wynikami wyszukiwania, bez konieczności przechodzenia do serwisu docelowego, na przykład Knowledge Graph. Podsumowanie. Wiemy, że minuta na tarczy zegarowej to pełen obrót dłuższej wskazówki trwający 60 sekund. Jednak minuta w internecie to znacznie więcej, w tym czasie wpisywanych jest 3,5 miliona zapytań do wyszukiwarki Google, odtwarzanych 4,1 miliona wideo na YouTube i wysyłanych jest 452 tysiące tweetów. Algorytmy, których jest dużo więcej niż opisaliśmy w artykule, mają pomóc nam, użytkownikom internetu, odnaleźć się w natłoku informacji i treści. Dzięki nim treści, które do nas trafiają, odpowiadają na nasze potrzeby.